Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam do partii, która miała miejsce w 70 roku. Pewnego razu właśnie spotkał się Robert Fischer z talem przy szachownicy w partii błyskawicznej. I co ciekawe, możemy też z tej partii wywnioskować, jak na przykład grać na bardzo agresywnego zawodnika, jakim był Michał Tal. Czarodziej z Rygi, zapraszam serdecznie, a przy okazji zapraszam również do pobrania darmowego e-booka, głównie dla osób początkujących, będzie mi bardzo miło. Tymczasem przejdźmy do partii. Otóż Fischer rozpoczął ruchem G3, Tal zagrał G6, goniec G2, goniec G7. Jaka jest strategia na grę z agresywnym zawodnikiem? Z reguły nie wchodzić właśnie, właśnie w ostre warianty, tylko starać się grać dosyć pozycyjnie, dosyć sucho. Może zrobić kilka wymian na początku, jeżeli się to uda. Wtedy na pewno z takim zawodnikiem gra się dosyć łatwiej. No i tak widzimy właśnie po wyborze debiutu e, tutaj Fianchetto e, się ustawia z jednej i z drugiej strony. Fisher zagrywa skoczek F3, C5 ze strony tala, C3. No i ten ruch już zwiastuje to. Że chcemy zagrać D4 i po ewentualnym wybiciu pozycja nabierze dosyć symetrycznego charakteru, dlatego też pewnie to może dobrze zadziałać na Tala, to znaczy, może go nieco wyprowadzić z równowagi, aczkolwiek. Tal był świetnym szechistą, dobrze o tym wiemy, nie grał tylko rewelacyjnie um, ostre partie. No ale głównie w ostrych partiach czuł się najlepiej. Po skoczku F6 roszada ze strony Fischera, Roszada ze strony Tal'a i posunięcie D4. Widzimy atak tutaj na pionka. No, jak pionek by zbił, no to oczywiście można wybić pionkiem, wybić D5 i takich pozycji było mnóstwo w szachach. Ale Tal zagrał posunięcie D6. No i ten ruch um, przede wszystkim powoduje, że białe mogą uprościć troszeczkę grę. Mianowicie po wybiciu i wybiciu tutaj Fischer wybił, wymienił Hetmany, co już powoduje, że partia nabierze troszeczkę charakteru. Antyostrego, powiedzmy w ten sposób. Goniec E3, szybki ruch, szybki atak na pionka, skoczek A6. Niby skoczki czują się źle na bandzie, no ten skoczek troszeczkę jest przytwierdzony, ale raczej tak grać trzeba. Zdecydowanie nie skoczek D7, no bo wieża D1 może zablokować tutaj tego skoczka i grozi cały czas wybicie tutaj tego pionka. Poza tym goniec nie miałby furtki, aby wyjść. Dlatego skoczek A6, w tej sytuacji skoczek A3. No i skoczki tutaj zagrały sobie na bandzie, ale ten skoczek A3 ma duże usprawiedliwienie, dlatego, że może świetnie zagrać sobie na B5 z reguły jest tak, że jak pionek wyjdzie na C5 no to właśnie tutaj, jak już nie, nie będzie mógł stanąć na C6, no to tego skoczka nam nie wypędzi, a przy okazji skoczek może też sobie fajnie zagrać na C4 a to na pewno będzie sympatyczne pole skoczek zagrał na D5 od razu z atakiem na gońca i tutaj um, Fischer nie ucieka tym gońcem rzecz jasna od razu, tylko wykorzystuje związanie i zagrywa wieżą z F na D1, zauważmy, nie można zbić na E3 z prostych tutaj przyczyn. Goniec zagrywa na G4 wieże się w tym, w tym momencie łączą, dlatego też goniec zagrywa na D2. Nie jest to oczywiście zły ruch, to jest partia błyskawiczna, więc pamiętajmy, że troszeczkę zawodnicy mogą grać mało poprawnie, aczkolwiek dalej to jest partia poprawna, wszystko się dobrze układa z jednej i z drugiej strony. Pozycja jest równa, co na pewno Tal. Na pewno dla Tala to nie jest jakieś tam granie łatwe. Tak mi się wydaje, to jest tylko moja ocena, ale to już nie będę się powtarzał, ostre pozycje uwielbiał, więc to nie jest ostra pozycja, więc może trochę być wybity z rytmu. Tutaj posunięcie H3 goniec zagrywa na E6 w tej sytuacji skoczek na B5, a żeby tutaj troszeczkę pomęczyć pionka na A7. Czasami takie ruchy dobrze działają. Wieża nie może sobie zagrać swobodnie, na przykład na C8 przykładowo. No i na, na pewno ten skoczek troszeczkę może tutaj napsuć um, przeciwnikowi planów, może popsuć trochę plany i zauważmy jedną bardzo ważną rzecz w tej pozycji. Bardzo silny pionek C3, tak uważam, no bo on nie wpuszcza tutaj tych figur, skoczka nie może wpuścić, drugiego skoczka nie może wpuścić, goniec zcentralizować się nie może, oczywiście gońca na D4 to był, byłaby głupota, no bo skoczki bronią, ale przy okazji to dobrze działa. I skoczek zagrywa z D na C7, na co Fischer nie idzie pod do przeciwnika, tylko A4. No to jest bardzo ciekawe posunięcie, z tego względu, że jak nastąpi wymiana, no to ta wieża się dobrze otworzy, pionek może sobie później podziałać, tu jeszcze diagonala może też sobie Podziałać, a zobaczmy goniec G7. No niestety nie działa zbyt dobrze w tym momencie. Goniec na b3, no niby atak na pionka, na wieżę. Wieża zagrywa na c1, tutaj skoczek oczywiście broni, wszystko jest pod kontrolą. I skoczek zbije na b5. Jakby tutaj na przykład goniec zbił na a4, no to jasne, jak zbijemy wieżą, to tracimy białymi pionka, ale jest, no cenie pamiętajmy, wygrana pozycja po stronie białych by była. Wiadomo, to jest dosyć łatwe, ale zawsze zwracać uwagę na to warto. Po wybiciu na b5, pionek wybije na b5 i skoczek na c7. No i teraz, co zrobić z tym pionkiem? Yy, otóż no tak C4 za bardzo nie działa, bo tutaj goniec na B2 już yy, czycha, więc yy, trzeba spróbować tego pionka obronić. Yy... W taki sposób pośredni obronić i nie obronić zarazem. No, wiem, że to dziwnie brzmi, ale już pokazuję o co chodzi. Koniec na E3. Jeżeli zbiją nam tego pionka, to my zbijamy tego, czyli pion za pion. Tak też się dzieje, tutaj nie ma wielkiej filozofii. No, ale taki mały plusik u białych myślę, że pojawia się dlatego, że ta wieża też może sobie dobrze podziałać. A przy okazji, zwróćmy uwagę, jest przy okazji też atak na pionka. No, myślę, że tutaj y, można by było zagrać posunięcie E6, y, może potem ruch E3, skoczek D4, świetnie by się uplasował i te gońce miałyby tutaj niezłą akcję po diagonali, to mogłoby wyglądać i, y, y, i dobrze działać. Ale tal zagrał B6. No i to jest błąd, który białe szybko wykorzystują. Otóż e, pewnie nie dostrzegł tam pewnej taktyki niedużej. Nie, nie Mianowicie, goniec zbił pionka. Wieża E8. Tal sobie pomyślał, odbije pionkę, jest świetnie. Goniec zagrywa na A3. Dziwny ruch z jednej strony, no ale uciec trzeba gdzieś. E, bo w zasadzie nie ma gdzie, teoretycznie. E, nie boimy się wybicia, bo tu wieża wybija i stępem atakujemy gońca. Poza tym otwarta jest cały czas diagonala, można jakieś wtrącone ruchy zrobić, ale jeżeli wieża by zbiła na E2, no to jest niespodzianka. Gonie F1. I tutaj białe dosyć szybko powinny sobie poradzić y, z tą pozycją. Więc pionek E2 jest nietykalny. Nastąpiło w tej sytuacji wieża AD8, czyli szukanie aktywności, na co białe zagrały E3 i zauważmy, białe mają po prostu pionka więcej. Kwestia realizacji tal nie poszalał, nie zrobił żadnej kombinacji, bo nie miał też okazji do tego. Teraz A5 ze strony tala, skoczek D4. no Tutaj skoczek czuje się wyśmienicie, żaden pion nie jest w stanie go zaatakować przede wszystkim, a blokuje wszystkie linie, blokuje gońca, więc to działa dobrze. Skoczek zbił na A3, wieża wybiła, goniec na C4. Próba wymiany silnego gońca, to jest też słuszna racja. Goniec D5, goniec G2, goniec C4. No wiadomo, w kółko tutaj Fischer nie będzie latał, mając pionka więcej, będzie próbował tę partię prze, przelać na swoją korzyść i e, zagrał wieżą na A4. W tej sytuacji goniec na D3. B4, no i próba tutaj właśnie jakiejś aktywności, to jest dobry ruch oczywiście, wymiana nastąpiła dosyć szybka i wieża zagrywa na D6 z obroną pionka, no i teraz jak się zachować, wieża D1 za takiem na gońca, goniec C2, no tutaj jeszcze jakieś pułapki, tal, tal stosuje zbić, nie można zdecydowanie, bo wieża D1, no więc wieża D2, goniec F5 i wieża z B na D2, zobaczcie, że białe, też, no niby to jest taka partia dosyć taka luźna, bym powiedział, oblicowa, ale też nas sporo może nauczyć, dlatego że pierwsza bardzo ważna rzecz, ja bym zwrócił uwagę, jak sobie gramy w szachy, to król ma zawsze lufcik, to jest ważna sprawa. No w tym wypadku jest pion więcej, więc ocena jest dosyć łatwa, ale jak realizować przewagę? Otóż białe widzimy, że się nastawiają na pionka, a czarne na pewno nie będą bronić tego pasywnie, bo to się może wiązać no... Z jeszcze y, szybszą powiedzmy z szybką porażką, dlatego że C, na przykład C4, C5 taki ruch widzę, ewentualnie tutaj można wybić tego gońca Jak zagrywają czarne? Czarne próbują grać aktywnie. No, widzimy czarodziej z rygi próbuje. Próbuje tutaj y, grać aktywnie i tego pionka zdjąć. No więc w tej sytuacji y, białe tutaj po prostu wymieniły. Dosyć szybkie uproszczenia nastąpiły. Wieża zbiła na C3 i skoczek na F5. No i ta pozycja z pionkiem więcej. No, powinna być wygrana dla białych, dlatego że przede wszystkim tu są pionki zdwojone. I to w ogóle te pionki u czarnych są bardzo słabe. I bardzo ważna rzecz, pionki stojące na czarnych polach nie pomogą tutaj gońcowi. Znaczy przeszkadzają gońcowi w ataku. Przede wszystkim na białego króla. A biały goniec może się fajnie ustawić na D5. Tak też zostało zagrane. Zobaczcie, przyczajka na pole F7, wieża B7, i tutaj mogą być kłopoty. I dlatego też. Ta sytuacja powinna być wygrana, jeszcze w partii nastąpiło, wieża c7, wieża b5, no tutaj Fischer zagrywa po profesorsku, zobaczmy, że wieża ustawia się z gońcem, goniec stoi na białym polu, wieża na białym polu i jeszcze w tego pionka celuje pośrednio, wieża zagrywa na e7, goniec na c4, za zatekiem na piona. wieża e5, no wymiana jeszcze dawałaby teoretycznie szansę na remis, tutaj po wymianie, no okej, okay. Ruch pod tytułem goniec na, na D3 z opcją wzięcia pionka Dawałoby szansę może zwycięstwa, ale F4 mogłoby to pogrążyć zdecydowanie Bo po wybiciu odejściu gdzieś tam gońca, nieistotne chyba bardzo duża szansa jest w tej pozycji, żeby zremisować ze względu na właśnie zdwojone pionki. No, tak w partii nie było. Otóż powierza E5, wieża zagrała na B7. Zobaczcie, jest atak na pionka, i tutaj już jest ciężko. Nie ma jak obronić tego piona. Albo ginął F5, albo F7. Król zagrał na H7. Wieża wzi wzięła pionka. Król G6. Wieża po, profesor... po profesorsku po raz kolejny na C7. O co chodzi? Goniec F8. Wieża C6, znowu na białym polu się fajnie wieża ustawia. Broni przede wszystkim gońca, się to dobrze komponuje, król G7, goniec zagrywa na D3, przyczajka na pionka kolejnego, goniec na E7, goniec na C2 wieża A5 i po król G2, Michał tal poddał partię tak po prostu, albo czas się skończył się czas historii tej partii, dokładnie nie znam. W każdym razie chodzi nam tutaj o pozycję, i ta pozycja jest wygrana dla białych bez większych problemów dla arcymistrzów, którzy grali tę partię. Jaki plan tutaj byłby na wygraną? Przede wszystkim byśmy chcieli doprowadzić tutaj króla do f4 i zwyczajnie zdjąć pionka wieża. Odcina króla to jest ważne. Można czasami podpachać. Pod Zagrać pionkiem na H4, ewentualnie nawet na H5, żeby czasem tu wieża jeszcze podziałała, ale H4 przede wszystkim ogranicza bardziej gońca. No i próbuje tutaj król iść na F4. Myślę, że bez problemu tutaj sobie by Fischer poradził. A no i myślę, że taka luźniutka partyjka legend szachowych. Dzięki serdecznie za oglądanie. Pozdrawiam i do zobaczenia.